Szkółka rysowania Krasnala Tadzia. Jak narysować bałwana? Hejka widzowie! Wita was Krasnal Tadzio! W tym odcinku nauczę was rysować bałwana, ponieważ jest to postać znana. Potrzebne wam będą ołówek, kredki, kartka i jak ktoś głodny jabłka ćwiartka. Jesteście gotowi? To wołam ołówka Ryska i kredkę Fredkę. Hop hop! Hej, cześć! Bałwan zbudowany jest z trzech kul śniegowych. Narysujmy je! Najpierw jedna, najmniejsza w kształcie koła na górze kartki. To będzie głowa. Teraz dorysowujemy drugą, średniej wielkości kulę. I trzecią, największą. Bałwanek musi mieć ręce. Nasze będą z patyków. Jedna. I druga. Aha. Oczy jak węgielki. I nos z marchewki wielki, w kształcie trójkąta. Koniecznie uśmiechnięte usta, żeby nasza postać miała dobry humor. Oraz melonik. Bałwanek będzie bardzo elegancki. Osiem guzików w śniegowym białym fraku i mamy pięknego bałwana. Teraz bierzemy się za kolorowanie z kredką Fredką. Całego bałwana możecie pocieniować bardzo jasnym, błękitnym kolorem. Wtedy będzie sprawiał wrażenie jeszcze bardziej zimnego i śniegowego. Melonik koniecznie czarny oraz pomarańczowy nos. Kredko Fredko i ołówku Rysku, dziękuję wam za pomoc! Jak wam się podoba? Bałwanek jak żywy! To ja się już z wami żegnam i idę szykować następny odcinek. Pa, pa! Ach, żeby mi się tylko ten bałwanek nie roztopił, bo już wiosna się zbliża. Może go do lodówki powinienem włożyć? Tylko czy się zmieści? Ale zaraz, co ja mówię? Przecież on jest na kartce! Wyszedł tak ładnie, że mi się pomyliło! Co za głowa, no!